Słuchajcie, bo ostatnio widziałem filmik jednego koleżki, który po prostu dozuje kwas mrówkowy na ulach. To mnie trochę ciary przeszły, dlatego wam pokażę, jak ja to robię. Bo gołymi rękami, strzykawka z plastikowym tłoczkiem. Słuchajcie, to jest bardzo proste. Butelka z kwasem, tu się pali podkurzacz, pokazuje, w którą stronę powietrze leci, tak? Stoję po tej stronie, w której opary kwasu na mnie nie lecą. Butelka z kwasem. Tutaj leję sobie do zwykłej szklanki. Zakupiłem sobie w aptece 50 ml strzykawkę na taką standardową igłę. Trzeba kupić jak najgrubszą tą igłę. I teraz jak macie ten parownik doktora Kwaska, to macie tutaj dziurki odpowietrzające, gdzie wkładacie po prostu przez ten odpowietrznik taką strzykawkę. Trzymacie z daleka od siebie i pomalutku ciśniecie. Dlaczego pomalutku? Dlatego, żeby wam nie wyskoczyła igła ze strzykawki, jak będziecie mocno przyciskali, bo przez igłę jest pewien opór. Nie można tego cisnąć za mocno, bo się oblejecie. 2 razy 50 ml do takiej buteleczki i nie macie praktycznie do czynienia z kwasem jako kontakt bezpośredni. No i co ja teraz biorę? Taki panel, czystą buteleczkę nieupapraną, kładę tutaj, mocuję pineską i zanoszę tam, gdzie to ma być zainstalowane. Na wkładce oczywiście nalepka do łapania osypu warozy, żeby mieć możliwość monitorowania tego. Tyle w temacie. Ja używam rękawiczek lateksowych, ale ja praktycznie nie mam w ogóle kontaktu z tym kwasem. Strzykawka musi mieć gumowy tłoczek, żeby nie chlapało, bo na końcu, jeżeli będzie tłoczek plastikowy, to macie takie kliknięcie, taki strzał i kwas wam będzie wypryskiwał. Nie róbcie żadnych głupot typu polewania słuchajcie, jakichś tutaj tych paneli, bo to nic nie daje. Ma być małe stężenie, ale bardzo, bardzo długo i całą dobę i 100 ml. To wtedy działa. I nie ma czegoś takiego jak pszczoły z deformacją skrzydełek i tak dalej, bo pszczoły wtedy są dobrze doleczone. Dziękuję bardzo za uwagę. Do miłego zobaczenia. Doktor Kwasek, pozdrawiam.